Witam. Dzisiaj postanowię się głośno zastanowić, czy Shisui naprawdę jest tak świetny i mocny, jak wszyscy mówią. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co przemawia za tym, że jest taki super. Chociażby jednym z takich argumentów mogłoby być to, że za życia był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych shinobi. Nawet Danzo uznał, że jest on najsilniejszym z Uchiha. Dodatkowo był bardzo szybki i posiadał Koto Amatsukami, czyli najlepszy Mangekyou Sharingan, jaki istniał. Można uznać tę technikę jako manipulację idealną, gdzie przeciwnik nawet nie wiedział, że jest manipulowany i myślał, że wszystko co robi, robi z własnej woli. Potrafił też dzięki swoim oczom świetnie stosować genjutsu. W anime mówiono, że jego techniki genjutsu są najlepsze z całego klanu Uchiha. Sam wiedział o wartości swojego oka i nie chciał, żeby wpadło w niepowołane ręce, dlatego podarował je Itachiemu. Są to fakty brane z anime i z opinii fanów Shisuiego, jednak nikt nie zauważa, że było to kiedyś. W dzisiejszych czasach uniwersum, gdzie jest kolejne pokolenie Boruto, Shisui nie jest już tak silny. Owszem, jest bardzo mocny i dla wielu byłby problemem, jednakże nie można powiedzieć, że pokonałby silne postacie z tych czasów. Zabawne jest to, że nie ma tak naprawdę tak dużo tych postaci, więc mimo tego, że nie dorównałby Naruto czy Sasuke, to i tak stałby bardzo wysoko w grze o najsilniejszą postać. Część fanów nawet z tym się nie zgodzi, jednak trzeba brać poprawkę na to, że gdy on nie żyje, to inni mają się dobrze i rozwijają swoje umiejętności oraz techniki, a uniwersum Naruto i Boruto ciągle pokazuje wyższość kolejnego pokolenia nad poprzednim. Podsumowując, jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy twierdzą, że Shisui jest OP i niejednego Boruto by zdzielił bez problemu, bo tak faktycznie by było, jednak jego siła ciągle zanika, a bardzo prawdopodobnym jest to, że Boruto zastałby jeszcze silniejszych przeciwników. Z umiejętnościami, na których Koto Amatsukami nie robiłoby takiego wrażenia, bo byliby w jakiś sposób na to odporni, w końcu nie na każdego działa genjutsu i każda technika ma jakiś słaby punkt. Po prostu w momencie, kiedy widzieliśmy tak wiele, jego techniki i sposób walki nie robią już takiego wrażenia. To by było na tyle w takiej mojej teorii dotyczącej siły Shisuiego. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!